Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Dzień dobry, witam serdecznie, a w programie Słowo za słowo witam Martę Słaby, wójt gminy Łabowa. Dzień dobry. Witam panie redaktorze, witam serdecznie słuchaczy radia RDN. Rano na antenie RDN Nowy Sącz bardzo dużo mówimy o drogach. To może od tego zacznę. Jak jechało się dzisiaj do Nowego Sącza? Z jednej strony bardzo cieszy, korki niesamowite, idzie lepsze. Natomiast no, są utrudnienia, ale myślę, że wszyscy mają na uwadze te utrudnienia w tym celu, że będzie tylko i wyłącznie lepiej. W Maciejowej, na drodze krajowej 75, też jeszcze na terenie gminy Łabowa, jeszcze występują pewne prace, utrudnienia, tak? Nasza droga, droga krajowa 75 na terenie naszej gminy to jest prawie 15 kilometrów. Udało nam się już przebudować jedno skrzyżowanie strategiczne, na którym naprawdę było bardzo dużo wypadków. Na chwilę obecną mamy przebudowę skrzyżowania Maciejowa-Składziste, włącznie z budową chodników. Utrudnień nie ma, świateł nie ma. Natomiast już efekty są coraz bardziej widoczne. Co mnie cieszy, będzie dla naszych mieszkańców i dla przejezdnych dużo bardziej bezpieczniej. Jesteśmy również na etapie przygotowania się do zaprojektowania przebudowy dwóch kolejnych skrzyżowań na terenie naszej gminy. To są skrzyżowania, które łączą Łabową z Kotowem, czy też bardzo ważne dla mnie skrzyżowanie Krzyżówka Roztoka, gdzie jest bardzo ciężko. Jeżeli chodzi o Maciejową, wspomniała pani, że nie ma ruchu wahadłowego, ale też trzeba uważać, też trzeba pewnie trochę w tym miejscu jeszcze zwolnić. Jak przy każdych remontach maszyny cały czas są dostępne na drodze, więc trzeba być bardzo ostrożnym i uważać. Jak mówimy jeszcze o drogach, remontach, droga Łabowa-Łabowiec na ten moment po remontach przejezdna, prawda? Oczywiście, jak najbardziej. Z tego miejsca bardzo serdecznie chciałam podziękować mieszkańcom Łabowca za cierpliwość, bo naprawdę nie było łatwo. Mieli możliwość objazdu przez las, ale to też nie była zbyt łatwa droga i naprawdę ci mieszkańcy kilka dni byli tak naprawdę odcięci, zostawiali samochody i szli na nogach. Także z całego serca, drodzy mieszkańcy wsi Łabowiec, ja wam bardzo dziękuję za cierpliwość. Czy jeszcze jakieś plany właśnie remontowe, inwestycyjne, jeżeli chodzi o drogi już poza krajówką, czy drogą powiatową Łabowa-Łabowiec, o której przed momentem wspomnieliśmy? Oczywiście, my cały czas staramy się zapewnić mieszkańcom lepszy komfort dróg. I nie będę wspominać tutaj tylko o pozyskiwaniu środków na drogi gminne, tylko również staramy się wspomagać w remonty dróg powiatowych poprzez szukanie pieniędzy. Włącznie ze współpracą z Nadleśnictwem Nawojowa wystąpiliśmy o środki na remont drogi Kotów. Także jeżeli uda nam się, jak generalna wykona przebudowę skrzyżowania Łabowa-Kotów, chcielibyśmy tam podciągnąć drogę. No i przyszłościowo jeszcze jest droga taka, która wymaga dobrego remontu. To jest też droga powiatowa, to jest droga powiatowa w kierunku Roztoki. I to są perspektywy jeszcze na ten rok, czy bardziej 2022, kiedy tam miałoby być prace prowadzone? To znaczy, my już rozmawiamy o latach 2022-2023. No i jeszcze na chwilę obecną też pojawiła się perspektywa budowy przy drodze krajowej nowych chodników pomiędzy Nową Wsią a miejscowością Łosie, więc też już musimy pracować nad dokumentacją, żeby można było wybudować te chodniki. No i oprócz tego cały czas jeszcze pamiętam o oświetleniu. Mówiąc o inwestycjach, może tych bardziej bieżących, już trwa, tak? Remont, termomodernizacja w przypadku Urzędu Gminy Łabowa, także Szkoły Podstawowej w Maciejowej. No to już zostało zakończone ponad rok temu, a właściwie rok temu. Powiem tak, już jesteśmy w stanie ocenić po rachunkach, że jest dużo taniej, także oszczędności są. W przypadku szkoły w Maciejowej udało się wymienić całą kotłownię, udało się wymienić grzejniki, oświetlenie włącznie z oprawami, jest założona fotowoltaika czy też ocieplenie, co idzie oszczędnością na rachunkach za gaz czy za prąd. Złożyliśmy ponad rok temu wniosek do środków norweskich w sprawie modernizacji trzech kolejnych szkół, bo mamy ciężką sytuację. No niestety, ale z dachów potrafi się woda lać. Czekamy na rozstrzygnięcie, gdyby te lata 22-23 również poszły w tym, że będę mogła
zmodernizować 3 budynki szkół, naprawdę będę bardzo szczęśliwa. I w przypadku tych 3 szkół, o które placówki chodzi? To jest dokładnie szkoła podstawowa w Czeczowie, w Łabowej oraz w Nowej Wsi. Mhm, ale cały czas jeszcze nie ma rozstrzygnięcia, tak? Czy będzie takie wsparcie? No tak, jeżeli nie będzie rozstrzygnięcia, trzeba walczyć dalej. Szkoły są dla mnie priorytetem. Mhm, czy ewentualnie to będzie szukanie innych źródeł? Oczywiście. U nas cały czas zespół inwestycyjny pracuje nad tym, żeby pozyskiwać pieniądze. Mhm. Też w gminie powstają boiska, tak? W różnych miejscach. Tak, w niedługim czasie zostanie bardzo długo oczekiwane boisko w Nowej Wsi. Planowane jest około połowy października. W dniu dzisiejszym tak naprawdę nastąpi rozstrzygnięcie boiska, zaprojektowania boiska w Roztoce Wielkiej. Z tego co wiem, to nawet już teraz sołtysi myślą o budowach, remontach boisk u siebie w wioskach i na przykład wiem, że do tego przymierza się również Czaczów. To też troszkę jest tak, że młodsi mieszkańcy gminy Łabowa pytają, dopominają, czy u nas też będzie boisko? Tak, i co cieszy, coraz więcej reprezentantów naszej gminy, jeżeli chodzi o piłkę nożną, idzie coraz wyżej i znajdują się nawet w reprezentacji Polski, jeżeli chodzi o juniorów. I też chyba, jeśli dobrze kojarzę, w siatkówce też w sądeckim klubie Dunajec gra zawodnik z Łabowej. Jeśli dobrze pamiętam, a Dunajec Nowy Sącz w siatkówce też słynie z tego, że ma dobre wyniki właśnie w tych juniorskich, młodzieżowych grupach w skali kraju. Ostatnio Wicemistrzostwo Polski Młodzików. O wymianę pieców chciałem też zapytać, bo można składać wnioski w Urzędzie Gminy, tak, jeśli oczywiście. Chodzi o program Czyste Powietrze. Jak najbardziej, zapraszam bardzo serdecznie. Jest pracownik przygotowany merytorycznie do tego, aby pomóc wypełniać te wnioski i pomóc również w zdobyciu zaświadczenia, które u nas pani kierownik z OPS-u wydaje. Mhm, czyli wystarczy przyjść do gminy, zapytać o ten temat i każdy zostanie skierowany tam, gdzie trzeba. Tak. Mhm. Fundusz sołecki, mówiła pani już wcześniej, zanim rozpoczęliśmy rozmowę, 400 tysięcy złotych do rozdysponowania na sołectwa. 400 tysięcy do rozdysponowania na sołectwa. Do końca września sołtysi mają czas na przeprowadzenie zebrań wiejskich i ustalenie priorytetów. Ja bardzo się cieszę, że powstał ten fundusz sołecki, dlatego że mieszkańcy mają możliwość zadecydowania, co chcieliby zrobić w swojej wiosce. Czyli ten fundusz sołecki, to tak przekładając, bo to teraz głośno o budżetach obywatelskich, prawda? Małopolski, Nowego Sącza, czyli to jest taki gminny budżet obywatelski, można powiedzieć. No troszkę, że tak powiem, są inne zasady tego budżetu, ale myślę, że w przypadku budżetu obywatelskiego jest większa część mieszkańców zmobilizowana do tego poprzez głosowanie. Jeżeli chodzi o zebranie wiejskie, to prawda jest taka, że jak zauważyłam tendencję, przychodzi coraz mniej ludzi. Coraz mniej mieszkańców przychodzi. Być może dlatego, że bardzo dużo spraw załatwia na co dzień w Urzędzie Gminy. Bardzo się cieszę, Urząd Gminy jest dla mieszkańców, jest cały czas otwarty i cieszę się, że tak liczne tłumy przychodzą. Natomiast też trzeba mieć świadomość, że jednak większa część tych mieszkańców powinna zadecydować, na co przeznaczą te środki. Kilkukrotnie już poruszaliśmy ten temat na naszej antenie, że na terenie gminy Łabowa, pewnie nie tylko, ale wiemy na pewno, że na terenie gminy Łabowa ludzie być może nawet przejazdem zatrzymują się przy lasach i zostawiają śmieci. I w związku z tym też były ustawiane i chyba dalej są, tak, fotopułapki. I proszę powiedzieć, jak to w tej chwili działa, czy udaje się wyłapywać kolejne osoby, które tak cały czynią. Cały czas sukcesywnie nad tym pracujemy. Fotopułapki są nadal zakładane. Ale co najgorsze, śmieci też. Mhm. Czyli nadal tych śmieci nie brakuje. Mamy cały czas zgłoszenia. W ramach swoich sił gospodarczych staramy się albo usunąć sami, albo skierować pismo, czy zadzwonić do właściciela danej posesji. Mhm. Czy da się jakoś to wyegzekwować właśnie w przypadku, jeżeli gdzieś ktoś zostanie uchwycony na takiej fotopułapce? A zawsze możemy zgłosić i jeżeli jest taka potrzeba, zgłaszamy sprawę na policję. My nie mamy straży miejskiej, więc naszym takim wsparciem jest policja. Mhm. Też w ostatnim czasie na terenie gminy Łabowa było kilka uroczystości, czy to na hali łabowskiej, ale też świętowała Ochotnicza Straż Pożarna w Łabowej.
Tak, bardzo dużo uroczystości odbyło się na terenie naszej gminy, z czego się bardzo cieszę. Udało się zintegrować mieszkańców bardzo mocno. Rozpoczęło się tak naprawdę od dożynek gminnych w Roztoce Wielkiej. Później była przepiękna uroczystość związana ze stuleciem Straży Pożarnej w Łabowej. Po tym stuleciu, tydzień później, odbyła się przepiękna uroczysta msza w intencji ojca Władysława Gurgacza na hali Łaboskiej, a później wszyscy kulturalnie bawiliśmy się na corocznym wydarzeniu standardowej naszej imprezie, czyli Jesieni Łaboskiej. Przy okazji OSP Łabowa na ten piękny jubileusz powstał również film, tak, opowiadający historię strażaków Łabowej. Tak, przepiękny film i przy tej okazji ja chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim ludziom i mieszkańcom tak naprawdę zaangażowanym w te wszystkie uroczystości, bo nie stać by nas było ze środków budżetu na tyle pięknych chwil, które mogły się wydarzyć, między innymi produkcja tego filmu. Trzeba tutaj zaznaczyć, że dzięki organizacjom pozarządowym, które z nami współpracują, dzięki ludziom dobrej woli udało się pozyskać bardzo dużo grantów, pieniędzy z konkursów i wsparcia od Urzędu Marszałkowskiego na czele z marszałkiem panem Witoldem Kozłowskim. Z całego serca dziękuję, bo naprawdę nie byłoby nas z budżetu na to stać. A film o OSP w Łabowej można gdzieś zobaczyć? Bo pewnie przy uroczystościach był pokazywany. Czy jest gdzieś dostępny w internecie albo na innych nośnikach? Ja na bieżąco zapraszam na naszą stronę www.labowa.pl, która przez chwilę niedługo będzie przebudowywana, więc mogą powstać problemy. Natomiast cały czas mamy aktywne konto na Facebooku i na bieżąco staramy się wszystko udostępniać, także śledzimy łącznie z filmem, który powstał z okazji stulecia OSP w Łabowej. A jeszcze miałem wcześniej pytać, ale gdzieś mi to umknęło, bo ostatnimi czasy takim głośnym tematem znowu w regionie, czy przynajmniej w kilku gminach Sądecczyzny, były ulewy, szczególnie te ulewy w piątek. Dały o sobie znać, czy na terenie gminy Łabowa takie sytuacje są brzemienne w skutkach, czy niekoniecznie? To znaczy tak, to zawsze nie jest tak, że jest idealnie, bo zawsze ta woda zaleje, tym bardziej, że mieszkamy w terenach górskich. Natomiast w ostatnim czasie, jak sobie przejechałam po drogach, no to koszty, takie jakieś sytuacje niekomfortowe były w Krzyżówce, ale w tym momencie staramy się już na bieżąco usunąć. Dramatycznych szkód, dzięki Bogu, u nas nie było. Czyli to bardziej były zalane domy, posesje, czy jakieś uszkodzenia w drogach też? W drogach były. Bardziej. Mhm. Właśnie w Krzyżówce, tak? Mhm. Ale nie takie, które utrudniałyby czy uniemożliwiałyby przejazd, rozumiem, tak? Nie, absolutnie. Tylko utrudniały, co najwyżej. Dobrze, dziękujemy bardzo serdecznie za wizytę w studiu Radia RDN Nowy Sącz. Marta Słaby, wójt gminy Łabowa, była naszym gościem w środę o poranku. Bardzo dziękuję serdecznie i dobrego dnia życzę. Dziękuję bardzo. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.